Ze zbioru liczb od 1, 2, 4, 5, 10 losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem, czyli elementy mogą się powtarzać. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że iloraz pierwszej wylosowanej liczby przez drugą wylosowaną liczbę jest liczbą całkowitą. Tutaj zrobimy to poprzez użycie klasycznej definicji prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc A przez moc omegi, gdzie moc A oznacza liczbę zdarzeń sprzyjających, natomiast moc omegi oznacza liczbę wszystkich możliwych zdarzeń. I teraz najpierw ustalmy omegę. Zobaczmy, losujemy dwa razy ze zwracaniem, czyli za pierwszym razem mamy 5 możliwości i za drugim razem też mamy 5 możliwości, czyli omega to 25 możliwości. No i teraz szukamy takich zdarzeń, że iloraz pierwszej wylosowanej liczby przez drugą wylosowaną liczbę jest liczbą całkowitą. No to wypiszmy sobie elementy zbioru A. Elementy zbioru A. Jakie to będą elementy? Może po przecinku. Zobaczmy. No, 1 przez 1, pierwsze podzielić na drugie, 1 na 1 jest jedynką, pasuje. Czy 1 możemy na 2? Nie, bo to będzie 1 druga. 1 na 4 odpada, bo to jest 1 czwarta ułamek. 1 na 5 odpada, bo to jest 1 piąta, 1 na 10 odpada. Czyli z jedynką na pierwszym miejscu to koniec. Teraz z dwójką. Dwójka z jedynką, no bo 2 podzielić na 1 da nam 2. No i dwójka z dwójką, bo 2 podzielić na 2 da nam 1. Dwójka z czwórką nie, bo to ułamek. Dwójka z piątką nie, dwójka z dziesiątką nie. Później czwórka. No to 4 z jedynką na pewno. 4 na 1 to jest 4. 4 na pewno z dwójką, 4 na 2 to 2 i 4 na pewno z samą sobą, czyli 4 na 4 to jest 1. 4 z piątką odpada, bo to ułamek, 4 z dziesiątką odpada, bo to ułamek. Później piątka. Piątka na pewno z jedynką, no i piątka z liczbą pierwszą, czyli tylko jeszcze z samą sobą, czyli piątka podzielić na 5 daje nam 1, tutaj spełniony jest ten warunek. No i dziesiątka. Dziesiątka na pewno z jedynką. Dziesiątka podzielić na 2 to jest 5. 10 podzielić na 5 to jest 2. I ostatni element 10 podzielić na 10 to jest 1. Ile mamy elementów sprzyjających? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Prawdopodobieństwo zdarzenia A to będzie moc zdarzenia A, czyli 12 elementów przez 25 możliwych i to jest nasza odpowiedź.